Drodzy Państwo, jest już nasz gość. Dobry wieczór, panie pośle. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dzisiaj mrocznie widzę trochę. No mroczny też temat. Dostosowałem się do tła, jakie pan redaktor ma za sobą. Dobrze. Liczę, że się spotkamy w studiu, bo też dużo jeszcze mamy tematów wspólnych, panie pośle. Chciałem zacząć od tego, że zaprosiłem pana, ponieważ nie jest tajemnicą, że przez lata był pan dziennikarzem, i to dziennikarzem śledczym, i to dziennikarzem śledczym ode mnie, powiem, wysokiej próby. To pan napisał tekst w tygodniku Nie, w którym wskazał pan, że chodzi o, że osobą, która została zidentyfikowana przez agenta CBA Wojciecha J., był marszałek Kuchciński. No i zacznę od tego, dlaczego pan to zrobił i jaka jest pana opinia, dlaczego nie zrobił tego nikt inny? Nie wiem, czemu nikt inny tego nie zrobił. Ja po prostu zacytowałem fragment zawiadomienia do prokuratury, jakie złożył Wojciech J., agent CBA. I w tym doniesieniu do prokuratury znajduje się nazwisko marszałka kilkukrotnie w konkretnym kontekście, jako osoby właśnie nagranej przez tych mafiozów. Więc uznałem, że moim obowiązkiem jest podać to ze względu na to, że to ważny polityk PiS-u, wpływowy, który być może podlega jakiemuś szantażowi, być może jest pod presją szantażystów. No, wydaje mi się, że dziennikarstwo na tym polega, tak? Jeżeli się ma dowody, to trzeba je pokazywać. Uznałem, że dowód z dwóch źródeł, a z dwóch źródeł miałem informacje, jest wystarczający, żeby napisać, że takie zawiadomienie do prokuratury wpłynęło. To podkreślenie napisałem, że rzeczywiście pan marszałek Kuchciński coś takiego robił, bo na to dowodów wprost nie mam. Natomiast mam dowód na to, że rzeczywiście takie zawiadomienie do prokuratury wpłynęło. I teraz warto się zastanowić chwilę nad tym, czy funkcjonariusz CBA, który świetnie w tej firmie funkcjonował, był najbardziej zaufanym funkcjonariuszem pana Bejdysz, ówczesnego szefa CBA, czy miał rzeczywiście powody, żeby tutaj cokolwiek przeinaczać, kłamać, podawać nieprawdę? Moim zdaniem nie. Wszystko wskazuje na to, że to, co podał w swoim zawiadomieniu do prokuratury, jest prawdą. Natomiast to, co potem się wydarzyło z tym funkcjonariuszem, z tym zawiadomieniem i z tą sprawą, to się nadaje na film sensacyjny, bo trwa zacieranie, czy próba zacierania, czy przykrywania tej afery. Panie pośle, ale chciałem też zwrócić uwagę, bo nie wszyscy może wiedzą o tym, że ten właśnie oficer jest też ważnym, bardzo, żeby nie powiedzieć fundamentalnie ważnym, kluczowym świadkiem w procesie, który ma pan wytoczony przez marszałka Kuchcińskiego. Miał tam zeznawać oficer i nagle nie dotarł z przyczyn obiektywnych. No, mieliśmy zebranie wyznaczone przez sąd, posiedzenie Sejmu. Na tym posiedzeniu miał się stawić Wojciech J. i dzień wcześniej jeszcze potwierdzał, że się stawi, po czym się nie stawił. Jak zaczęliśmy dociekać, co się wydarzyło, okazało się, że tego dnia rano przyjechali po niego funkcjonariusze ABW i go po prostu zatrzymali. Wzięli na przesłuchania, cały dzień trzymali na tych przesłuchaniach, po czym wypuścili, oczywiście termin przepadł. Do przesłuchania tego ważnego świadka doszło dopiero pół roku później. No to jest taka ewidentna gra na czas, tak? To wydaje mi się, że chodziło o to, żeby po pierwsze opóźnić, po drugie, żeby też trochę zastraszyć, chociaż wydaje mi się, że Wojciech J. nie jest osobą, którą jest łatwo zastraszyć. No ale na pewno przeżywa to wszystko, bo wiem, że przeciwko niemu też skierowano wszystkie możliwe szykany, jakie tylko się dało skierować, łącznie z zawiadomieniami do prokuratury, no i właśnie z takimi niespodziankami jak pobudki o 6 rano i wzywanie do ABW.
No, aresztu nie dostał. To jest I to jest dość istotna rzecz, o której no parę bo niby razy... za co miałby dostać ten areszt? No, no to, to już zupełnie inna kwestia. Ale chciałem też, żeby pan, żebyśmy pokazali tło, bo istotną bardzo w tym wszystkim rolę w tej sprawie odgrywają tajemniczy bracia R. No i też musiałeś zgłębiać ich działalność. Ja już mówię na te, no drodzy Państwo, cóż, nie możemy udawać Andrzeju. No tak, no znamy się przecież jeszcze z działalności dziennikarskiej. To mnie trochę tłumaczy, ta fraternizacja polityczna. No, Andrzeju, istotne jest to, że bracia R zrobili fenomenalną karierę w sutenerstwie, nie niepokojeni specjalnie przez nikogo, ochraniani najprawdopodobniej, tak wynika ze sprawy, którą ma teraz policjant, no grupa policjantów, ale przede wszystkim jeden istotny, Daniel Eś, były oficer CBS-u z Podkarpacia i też z tego co wiem oficer łącznikowy z Ukrainą, w związku z czym mógł sobie dość swobodnie przejeżdżać przez granicę. Jaki obraz nam się maluje, bo w ich działalności, jakie możemy stawiać pytania, no bo faktem jest, że oni zostali skazani w zasadzie na symboliczne kary w związku ze swoją działalnością, a no też jakby w uzasadnieniu sędzia wskazuje na to, że mogli, no to ja już, to jest moja interpretacja, mogli w jakiś sposób współpracować ze służbami, co też sąd akcentował. Jakie jest twoje zdanie? I ja też tutaj będę bazował i będę wszystkim państwu zwracał uwagę, że Andrzej już nie jedną aferę opisywał, która najpierw była traktowana przez lata no, sceptycznie, a potem okazywało się, że wszystkie fakty się potwierdzały i żeby jeszcze ci dodać moim zdaniem powodów do dumy, to przypomnę, że taką sprawą między innymi była sprawa Romualda Szeremietiewa, która absolutnie nie jest postacią politycznie z bajki twojej. Więc no ja życzyłbym sobie, żebyśmy mieli więcej takich dziennikarzy, którzy na to patrzą. A teraz the floor is yours. Jak ty, jakie też pytania? Jak już się chwalimy, no to też i sprawa Cimoszewicza, taki wyciekł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych kilkudziesięciu dysków z tajemnicami państwowymi, z informacjami niejawnymi. I akurat wtedy minister Cimoszewicz zachował się bardzo po europejsku, podał się do dymisji. Dymisja nie została przyjęta i słusznie, bo to nie jego wina, tylko pionu ochrony ministerstwa. No ale chcę przez to powiedzieć, że ja niespecjalnie jako dziennikarz śledczy się przyglądałem kolorom partyjnym. Bardziej mnie interesowało to, czy jest afera, czy nie ma. No i tutaj wracając do twojego pytania dotyczącego braci R, to są bracia, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy z korzeniami rosyjskimi. Co ciekawe, oni dwa razy byli oskarżeni o to samo i dwa razy przeszli ścieżkę całą procesową i dwa razy zostali symbolicznie ukarani, czyli mamy do czynienia z recydywą. Za pierwszym razem ta ich działalność sutenerska była taka, no można powiedzieć, dosyć skromna. Kilka lokali, trochę wyjazdów za granicę kobiet, ale no rzeczywiście nie miało to aż takiego rozmachu jak za drugim razem. I wydaje mi się, że no to jest, tu bym się zatrzymał na chwilę. Jeżeli jacyś obywatele zorganizowali sobie siatkę zajmującą się sutenerstwem i wywożeniem kobiet za granicę w celu stręczenia ich i raz zostali na tym złapani i ukarani, po czym za chwilę znowu wracają do tego samego i robią to drugi raz tylko szerzej, mocniej i na większą skalę, no to trzeba zadać sobie pytanie, jak to się stało, tak? Jak to się stało, że w państwie prawa, w państwie, które ma służby, ma policję i wszystkie organa do tego przystosowane, żeby się takimi sprawami zajmować,
Ci ludzie po prostu tak swobodnie po raz kolejny mogli dokładnie to samo robić, tylko na większą skalę. No i tu odpowiedzią jest właśnie to, co poruszyłeś, czyli ochrona, jaką oni otrzymali od kilku funkcjonariuszy CBŚP, w tym słynnego Daniela Eś. No i rzeczywiście myślę, że wyciągnęli też wnioski z tej pierwszej sprawy i podczas drugiej swojej działalności, no to już praktycznie we wszystkich lokalach, poza tym, że była prostytucja, no to było też studio nagrań. Oni w ten sposób prawdopodobnie się zabezpieczali na wypadek ponownej wpadki i liczyli chyba na to, że te nagrania ich no, będą taką tarczą, która pozwoli bezpiecznie funkcjonować przez dłuższy czas. I myślę, że gdyby nie dociekliwość Wojciecha J., to być może do dzisiaj by to funkcjonowało. Dlatego, że służby wiedziały o tym, ale nie działały, kompletnie nie były zainteresowane ukróceniem tego procederu. Natomiast Wojciech J., który został wysłany tam na Podkarpacie, został wysłany w zupełnie innym celu. Jego pan Bejda wysłał po to, żeby znalazł cokolwiek na Wojtunika, czyli na poprzedniego szefa CBA. No takie zadanie na zasadzie trzep, dopóki nie wytrzepiesz czegokolwiek. Tak? Dlaczego na Podkarpacie? No bo tam udało się ustalić, że Paweł Wojtunik był gościem jakiegoś domu wypoczynkowego, więc przypuszczano, że może się uda udowodnić, że nie zapłacił za ten pobyt albo coś takiego. Czyli nawet takich głupot szukali. Oczywiście Paweł Wojtunik za wszystko zapłacił, więc Wojciech J. wrócił do swojego szefa z informacją taką, że na Wojtunika co prawda nic nie ma, ale wykrył za to potężną aferę podkarpacką dotyczącą właśnie tych domów publicznych i hoteli, w których dokonywano nagrań klientów obcujących z prostytutkami. Niekiedy te prostytutki mogły być nieletnie. No i nagle się okazało, że ten funkcjonariusz, do którego pan Bejda miał tak ogromne zaufanie i był jego kluczowym funkcjonariuszem do najtajniejszych i najbardziej istotnych spraw, nagle w ciągu jednego dnia utracił to zaufanie i okazał się człowiekiem zbędnym w służbie, wręcz niebezpiecznym dla służby. Co jeszcze jest ciekawe, Jedną rzecz, żebyśmy też mieli świadomość tego, że to nie są jakby spekulacje i jakby nasze jakieś hipotezy. Jakby pozwolę sobie zacytować fragment też z tej książki dotyczący wyroku na braci R, który zapadł w 2018 roku. Aleks został skazany na 1,5 więzienia, a Żenia na rok. Zasądzono im również kary finansowe, odpowiednio 40 i 50 tysięcy złotych. To naprawdę są grosze w tym biznesie, to ode mnie. Sąd Okręgowy w Tarnowie potwierdził, że wobec Aleksa wykorzystano instytucję tak zwanego małego świadka koronnego. Nie wiemy, kim był ten świadek koronny. A teraz cytat z uzasadnienia wyroku. Sędzia Tomasz Kozioł powiedział tak. Po pierwsze, doszło do porozumienia między obrońcami a prokuraturą, a w takich sytuacjach kary są niższe. 2018 rok, prokuratura, wiecie przez kogo była rządzona? Zbigniew Ziobro. Po drugie, były to osoby niekarane, które przyznały się do winy, złożyły wyjaśnienia, wyraziły żal. Nadto uzyskano pozytywny wywiad środowiskowy. Bracia prowadzą ustabilizowany tryb życia i przestrzegają zasad współżycia społecznego w miejscu zamieszkania. I teraz, drodzy Państwo, wielki finał, wężykiem sobie zaznaczamy. Trzeci i najważniejszy powód zawarty jest jednak w aktach niejawnych. I te akta niejawne stanowiły chyba 2/3, o ile pamiętam, wszystkich dokumentów. Co nam to mówi o podejściu prokuratury i podejściu w ogóle służb specjalnych państwa do tych ludzi? Co oni mogli tak naprawdę zrobić, żeby odpuszczano im zarzuty, przypomnijmy, handlu ludźmi, sutenerstwa i jeszcze kilka pomniejszych spraw, które gdzieś się tam wykruszyły po drodze? Myślę, że kluczowe jest pytanie inne. Co się stało z nagraniami? I dopóki tego jakieś rzetelne służby nie ustalą, to nie odpowiemy na żadne inne pytanie.
Dlatego, że z tego, co udało mi się ustalić, to nagrywani byli politycy, biznesmeni, ale również nagrywani byli sędziowie i prokuratorzy. Tych nagrań według świadków jest około 3000, 3000 sztuk. I raczej nie byli nagrywani przypadkowi klienci tych domów publicznych. Raczej to oni wybierali po prostu tych, których trzeba nagrać. Więc możemy mówić o jakiejś pajęczynie, która oplotła tamtejsze środowisko, tamtejsze elity. No i wydaje mi się, że jak ktoś dysponuje takimi nagraniami, no to może wiele, naprawdę dużo może. I to jest chyba jedyne wyjaśnienie tak tajemniczych wyroków, no bo no, umówmy się, jakiś dwóch typów, którzy się zajmują prostytucją, no nie stanowią jakiegoś specjalnie ważnego dla służb źródła informacji, chyba że dzielą się właśnie takimi informacjami dotyczącymi kto, gdzie, kiedy, z kim, a jeszcze mają na to filmy. No to wtedy jest oczywiście inna sytuacja. Niebezpieczna sprawa, która nie wiadomo jak się skończy i kiedy się skończy, i czy w ogóle się skończy, no ale ze względu na bezpieczeństwo Polski, przepraszam, brzmi to trochę górnolotnie, to takie sprawy jednak należy wyjaśniać, bo my nie wiemy tak naprawdę, kto tam jeszcze został nagrany. Kogo jeszcze udało się złapać w tę pajęczą sieć? Myślę, że różnego rodzaju, gryzę się trochę w język, tak, żeby nie powiedzieć rzeczy, których nie mogę mówić. No ale wiemy, że był jeden z wiceministrów jeszcze nagrany. Wiemy, że był tam jeden z bardzo ważnych hierarchów kościelnych nagrany. Wiemy o dwóch prokuratorach, jeden sędzia, no to tyle wiemy, tak? Ale na te 3000 myślę, że jest znacznie więcej. To jeszcze niestety muszę powiedzieć, że wiemy jeszcze o jednym człowieku, który stoi na no, najwyższym stanowisku w jednej ze służb. Jego nazwisko dokładnie pojawiło się w notatkach. Tak. I ta osoba pojawia się w różnych newralgicznych miejscach związanych no, z kontrwywiadem, bym powiedział. O, tak tylko na razie. Także to są osoby dużego kalibru, a w zasadzie wiemy tylko, że dementi złożył Marek Kuchciński i to też nie od razu. No, dziwna bardzo była jego postawa na początku, w pierwszych miesiącach, właśnie wtedy też, kiedy ty wszedłeś do gry i jakby no, rozpędziłeś ten wyścig do prawdy, bym powiedział. Co w takim razie powinny, gdybyśmy mieli normalne służby, jak powinny się, bo też masz wielu informatorów, byłeś też w Sejmie świadkiem wielu rozmów i rozmaitych wydarzeń, jak powinny się w takiej sytuacji służby zająć, jakie służby i czego tutaj tobie zabrakło, jeżeli nagłaśniasz tę sprawę jako no, przykład niezbyt, bym powiedział, rzetelnego podejścia oficerów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Z mojego punktu widzenia najwięcej w tej sprawie zrobiła Platforma Obywatelska, która powołała specjalny zespół, który w Sejmie doprowadził do przesłuchania właśnie Wojciecha J. i jego prawniczki. I tam podczas tego przesłuchania w trybie jawnym, a potem niejawnym, ów oficer opowiedział bardzo dużo szczegółowych informacji, które są bezcenne, bo one pokazują wręcz, że nie mamy do czynienia z żadną konfabulacją, tylko mamy do czynienia z dobrze zebranym materiałem operacyjnym. Jak wiemy, materiał operacyjny nie zawsze jest materiałem dowodowym. No tu słabością tego jest to, że Wojciech J. zdeponował nagranie, o którym mówimy, w swoim sejfie, który to sejf został pod jego nieobecność przeszukany i tajemniczo zniknęła właśnie akurat ta płytka z nagraniem.
Ja tylko jedną rzecz, Andrzeju, chciałbym dodać, bo też naprawdę polecam sobie również tę książkę. Ona, no, takim kompendium jest trochę afery podkarpackiej, ale też przynosi nowe informacje, które później będę podawał i cytował. Ale jedna rzecz, znaczy, bo to nie jest tak, że nie ma żadnych dowodów, że ta taśma, że płyty, bo tam chodziło o dwie płyty, zostały zdeponowane. To często umyka ludziom, bo w momencie, kiedy agent Wojciech J. deponował te płyty, wziął na pokwitowanie sekretarkę, która swoim podpisem poświadczyła, co on tam deponuje. I później, i to jest jedyny dowód taki namacalny, że rzeczywiście on włożył te płyty i później one zniknęły w dziwnych okolicznościach, które później zaczęły towarzyszyć Wojciechowi J. do końca nieszczęśliwego jego służby. I też przypomnijmy, bo też mówmy o tym, jak działa CBA, że już po odejściu przez Wojciecha J. ze służby wysłano do niego dwóch oficerów CBA, którzy próbowali namówić go do tego, żeby te rzekomo nieistniejące nagrania przekazał oficerom. Tak? Dokładnie i moc sprzedał, bo tam padały propozycje, że dostanie za to pieniądze, a może nawet jakiś awans na wyższe stanowisko. Rzeczywiście taka rozmowa się odbyła, ona jest, żeby było śmieszniej, nagrana, więc jest dowód twardy tutaj. W ogóle tych dowodów takich, o których możemy mówić, że istnieją, jest sporo, tylko no znowu, no, tak jak powiedziałem, Platforma zrobiła swoje, natomiast organa państwa skupiły się nie na tym, żeby wyjaśnić aferę, nie na tym, żeby ścigać przestępców, tylko na tym, żeby zdeprecjonować Wojciecha J. I to rzeczywiście muszę powiedzieć, że dużo, dużo włożyli w to energii i czasu. Nie udało się do końca, dlatego że Wojciech J. jest funkcjonariuszem, który miał wszystkie możliwe poświadczenia dostępu do informacji niejawnych, łącznie z najwyższymi typu Kosmik NATO. To są poświadczenia, których się nie otrzymuje na piękne oczy, naprawdę. I no, każdy, kto zna te procedury, wie, że taki człowiek jest bardzo mocno prześwietlany. Mało tego, tam jeden z wiceministrów pisowskich próbował wyciągnąć fakt, że Wojciech J. przez chwilę miał problemy psychiczne. Rzeczywiście korzystał z porady psychologa i psychiatry, miał taki okres w życiu, o czym poinformował przed przystąpieniem do CBA i poinformował ABW, które udzielało mu tych wszystkich poświadczeń. Oni to wszystko dokładnie sprawdzili, uznali, że absolutnie nie jest to przeszkodą dla funkcjonowania wewnątrz CBA i dla bycia jednym z najbardziej ulubionych agentów pana Bejdy. Także on na wszystko ma dokumenty. Wszystko jest udowodnione, z jednym małym wyjątkiem. Nie mamy tej płyty. I teraz ja chcę wyraźnie powiedzieć, to nie jest tak, że, bo każdy sobie pomyśli, no to frajer, tak, że nie zrobił sobie kopii. No więc w służbach ludzie nie mogą robić sobie kopii z takich dowodów. Oni po prostu mają obowiązek zdeponować to w odpowiednim miejscu. I gdyby taki człowiek został złapany na tym, że robi kopię, wynosi ją jeszcze gdzieś na zewnątrz, poza biuro, no to odpowiadałby karnie za to. I to jest dobrze, że tak jest. Tak? No, naprawdę ja pamiętam, jak kiedyś dwóch funkcjonariuszy wynosiło dokumenty z WSI i zostali złapani na bramkach przez kontrolę. No nie wolno takich rzeczy robić, tak? Służby są od tego, żeby trzymać karty przy orderach, a nie żeby każdy funkcjonariusz latał z tym, co poustala po mieście i sobie to oglądał na swoim sprzęcie i nie wiadomo, co z tym robił. Więc to nie jest żadne frajerstwo ze strony Wojciecha J., tylko po prostu on się zachował zgodnie z procedurami i tak powinien się zachować. Problem polega na tym, że jego przełożeni się nie zachowali zgodnie z procedurami, bo po tym, jak on poinformował swoich przełożonych o odkryciu tak poważnej afery, naprawdę powinna się zrobić burza w całym państwie. A tymczasem próbowano po pierwsze sprawę zamieść pod dywan, po drugie zniszczono główny koronny dowód albo go wykradziono, nie wiemy, co się stało z tą dyskietką. No i po trzecie ruszyła cała machina oczerniania Wojciecha J., jaki to on jest niestabilny, niemądry, nie nadawał się do służby i tak dalej.
tylko że przez dwa lata jakoś funkcjonował świetnie jako najbliższy współpracownik Bejdy, tak? Człowiek, który miał dostęp do ucha szefa CBA o każdej porze dnia i nocy, który wchodził bez kolejki, nie czekając w sekretariacie do jego gabinetu, który meldował natychmiast, co się wydarzyło, co zdołał ustalić, czyli musiał się cieszyć naprawdę najwyższym zaufaniem. No i nagle się okazało, że jest taki niedobry, bo właśnie zamiast zajmować się politykami PO i byłym szefem CBA, to zajął się prawdziwą aferą. No właśnie, ja chciałem jeszcze wrócić do dwóch wątków. Ja ciebie spytałem, ty jesteś skromnym człowiekiem, widzę. Dlaczego akurat ty opublikowałeś historię marszałka? I też myślę, że każdy, kto zna twoje dokonania dziennikarskie, rozumie, że nigdy nie byłeś po żadnej stronie, poza stroną, którą masz reprezentować, czyli dla rzecz opinii publicznej my docieramy do faktów, które władza chce ukryć, każda władza. I to jest primo, ale zastanawia mnie też to, bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie, jak powinny się zachować służby w tej sprawie. No bo oczywiście nie oczekujemy, żeby służby zachowywały się tak, jak kiedyś Zbigniew Ziobro zrobił show z Januszem Kaczmarkiem przy okazji tak zwanej afery gruntowej, bo to jest no, łatwo tutaj dużo... Łatwo wylać dziecko z kąpielą, ale zero informacji, zero działań, o których wiemy, mających na celu dojście prawdy, zero, no i jeszcze do tego ochrona osób, które zajmują się przestępczą działalnością, handlem żywym towarem, sutenerstwem. Drodzy Państwo, specjalnie dla Was, żeby nie było wątpliwości, pojechałem do Rzeszowa i poszedłem do klubu Rasputin, który świetnie działa, nie ma tam żadnego problemu, Żenia przyjeżdża podobno co jakiś czas, kiedyś mogę pokazać Wam nawet dowody z mojej tam obecności i o tym wie cały Rzeszów. No to jakie ty możesz jako też poseł i były dziennikarz śledczy wskazać zaniedbania po stronie służb? Znaczy tak, po pierwsze trochę ci odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego się tym zająłem i dlaczego postanowiłem ujawnić wszystko. Natomiast jeszcze jest jeden element ważny. Ja wtedy pracowałem dla redakcji, która niczego się nie bała. I miałem takiego szefa, który zawsze stawał za mną murem i wiedziałem, że mogę liczyć na wsparcie redakcji, co w przypadku dziennikarstwa śledczego ma ogromne znaczenie. Ogromne. Niespecjalnie wierzę w dziennikarzy śledczych, takich, którzy no, sami na własną rękę dochodzą do jakichś gigantycznych afer, bo tak naprawdę takiego człowieka jest bardzo łatwo zniszczyć w różny sposób, tak. Służby potrafią robić prowokacje, potrafią różne cuda robić. Jeżeli ktoś zadziera z aparatem państwa i ze służbami, a miałem świadomość tego, że tutaj na taki ruch się zdobywamy, no to musi mieć jakieś zaplecze, które stanie za nim i będzie o niego walczyć. I wtedy byłem przekonany, że takie zaplecze mam, zresztą zawsze tak było. Natomiast co powinny służby zrobić? Służby powinny przede wszystkim odzyskać te nagrania. To jest pierwszorzędna sprawa. Po drugie, powinny ustalić, kto jeszcze jest dysponentem tych nagrań. Po trzecie, ustalić możliwe skutki tych nagrań, w sensie kto może podlegać szantażowi. No i po czwarte, powinny te osoby, które ewentualnie mogą podlegać szantażowi, a pełnią jakieś funkcje publiczne, zostać odsunięte od tych funkcji publicznych. To jest plan minimum, naprawdę, dla służb. No a reszta w rękach prokuratury, jeżeli gdzieś doszło do przestępstwa, pedofilii czy czegoś takiego, no to oczywiście już prokuratura wkracza i robi swoje. Natomiast te podstawowe cztery punkty są w interesie polskiej racji stanu i one moim zdaniem, według moich informacji, nigdy nie zostały wypełnione. Jest to przerażające po prostu. Tam istotną też funkcją, znaczy istotnym faktem, który zaobserwowałem i który może nam nieco tłumaczyć, dlaczego w ogóle ujawniono tę historię, to kwestia tego, że no ile wcześniej powiedzmy ochroną
burdeli, ale też jakby kwestia działalności burdeli była w jurysdykcji CBS-u. CBA tam generalnie nie bardzo funkcjonowało, z jednym wyjątkiem, no bo też powiedzmy, że Daniel S. jest oskarżany o to, że tam generalnie miał apartament w burdelu braci R. i robił co chciał, był uzależniony od seksu i generalnie w ten sposób funkcjonował latami, o czym też pisze w swojej książce Mateusz Fudala. Jeszcze raz potem będę Państwu pokazywał fragmenty, ale pojawiła się ten w pewnym momencie, skala operacji była tak duża, że nie wystarczyło CBS i ABW, pewnie z tej piątki, czyli z tego wydziału, który się zajmuje operacjami zatrzymywania, ale pojawiła się tam też Straż Graniczna. I to jest pewnie też istotny wątek, który jeszcze nie został zbadany, ale właśnie jakby chciałbym rozszerzyć moje pytanie o taką kwestię, bo chwaliłeś Platformę Obywatelską, nie bała się przesłuchiwać Wojciecha J., ale jednak ta cała historia zaczęła się już dużo wcześniej. I ja też zastanawiam się, w politycznej mafii pokazuje, że PiS nie wziął się z niczego i ja osobiście mam takie doświadczenia, że wiele z tych mafii różnych układów, grup interesów, jak zwał, tak zwał, ja je nazywam jednak mafiami, działało wcześniej i w pewien sposób, dla mnie niecudowny, ale jeszcze nie umiem go dokładnie nazwać, te grupy stały się jeszcze silniejsze za PiS-u, mimo że no, wydaje się chociażby, że jeżeli mamy takie sytuacje no, skorumpowanych oficerów służb, którzy patrzą przez palce albo w ogóle nie patrzą w stronę stręczycieli i też mówię, tam to co szalenie istotne, tam kobiety były porywane i przyjeżdżały z Ukrainy nie zawsze wiedząc gdzie jadą. Jak to jest? To się zaczęło wcześniej, a też wiemy, że wszyscy szefowie służb w zasadzie po przyjściu PiS-u dostali rozmaite zarzuty. Najczęściej to jest zarzut stalinowskiego przepisu kodeksu karnego. Tak mówią sami, jeszcze raz mówię, tak mi mówili sami prokuratorzy Zbigniewa Ziobro, czyli 2-3-1, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, zawsze się coś znajdzie, jak ma się tylko chęć. Moje pytanie brzmi, jak to jest, że no, PiS, który przecież zwalcza wszystko, co platformerskie, co z poprzedniej władzy, no, w żaden sposób albo bardzo symboliczny sposób nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec osób, które utkały tę pajęczynę, bo nie ulega wątpliwości, że pajęczyna była tkana wcześniej i dowodem są między innymi wpisy Dawida Cygana Kosteckiego z roku 2012 roku. Bokser zginął w dziwnych okolicznościach, podobno to było samobójstwo. A moje pytanie, powtarzam, Andrzeju, jak to jest, że ci ludzie, wiadomo, że proceder trwał jeszcze przez kilka lat początkowych PiS-u i wiadomo też, że no, nie mamy jasności co do tego, jak to było zorganizowane, kto jedna, jedyna też dla rzetelności osoba, która ewidentnie została dojechana przez PiS, ale dojechana, no nie dojechana, rozliczona, to pani Anna H., czyli pani prokurator, która była szefową tamtejszej prokuratury i ewidentnie no, bardzo uczestniczyła w kryciu rozmaitych przestępstw. Jak to jest możliwe, że to trwało wcześniej, nie zostało przerwane przez PiS, a jeszcze do dzisiaj no, trudno nie mieć takiego przeświadczenia, że poza samymi kompromatami, które mogą zniechęcać do działania, jest tam coś więcej. Przestępczość jest, była i będzie. I przestępczość zorganizowana również. I to nie ma znaczenia, jaka formacja polityczna rządzi. Przestępcy po prostu działają. Tylko problem polega na czym innym. Problem polega na skali tej przestępczości i na związkach z organami ścigania i z politykami. Jeżeli mówimy tutaj o tej siatce, czy tej sieci, która została stworzona przez braci R., no to ona dwa razy się rozrastała i dwa razy według moich informacji niektórzy ważni ludzie w państwie wiedzieli o tym, że to funkcjonuje, a mimo to nie działali. Czy wiedzieli za Platformy? Na to nie mam dowodów. Natomiast mam dowody na to, że wiedzieli za czasów PiS-u.
No ale zakładam, że mogło być tak, że również i w czasie rządów Platformy ktoś został w to umoczony, tylko to jest trochę na zasadzie takiej ręka rękę myje. No ja wcześniej wiele lat się zajmowałem mafią paliwową i ta mafia paliwowa świetnie funkcjonowała, niezależnie od tego, czy rządziło SLD, czy rządziła Platforma, czy rządził PiS. Oni opracowali po prostu taką prostą strategię, ktokolwiek nie będzie rządził, tego się da przekupić. No i to robili. Mafia paliwowa dysponowała gigantycznymi pieniędzmi, które po prostu lądowały w kieszeniach albo prokuratorów, albo polityków i dzięki temu przez wiele, wiele, wiele lat różni baronowie mafii paliwowej sobie funkcjonowali. Jeden z wielkiej trójki, Piotr K. ze Sztumu, no dziennie według moich informacji mógł zarabiać 500 tysięcy złotych na czysto, dziennie. No to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala i jakie są możliwości przekupstwa, gdy się ma tego typu pieniądze do dyspozycji. Tutaj pewnie aż takiej kasy nie było, ale za to były bardzo silne materiały kompromitujące i myślę, że one były znacznie cenniejsze od pieniędzy i były na pewno wykorzystywane do tego, żeby po pierwsze długo funkcjonować bezkarnie, a po drugie potem wychodzić z opresji taką właśnie łagodnymi wyrokami, które no przecież naprawdę są śmieszne. A co do sprawy boksera, ja naprawdę nie wiem, kto przy zdrowych zmysłach uwierzył w to, że facet się powiesił leżąc na łóżku. Ja chyba tylko jedną równie kuriozalną sprawę znam, pewnego prokuratora z Dolnego Śląska, który rozpracowywał mafię tym razem ziemską, bo tam były olbrzymie przekręty na ziemi, którą sprzedawała Agencja Nieruchomości Rolnych i ten prokurator został znaleziony w lesie, a inny prokurator napisał, że popełnił samobójstwo. Tymczasem w sekcji zwłok było napisane wyraźnie, że ktoś do niego strzelił ze strzelby w plecy. No, rzadkie to zjawisko strzelić sobie samemu w plecy z czegokolwiek, a ze strzelby to już naprawdę trzeba być cyrkowcem, żeby coś takiego zrobić. Więc to jest porównywalna głupota, tak? No, nie wierzę w to. Po prostu, że bokser, człowiek charakterny, wiesza się w celi, leżąc na łóżku. To samo zadzierzgnięcie, oczywiście zdarza się to, szczególnie o ludzi mocno niezrównoważonych psychicznie, ale no, ta cela nie była jednoosobowa, byli współspacze. Nie, to wszystko wygląda po prostu mocno podejrzanie, a było bardzo dużo osób, którym zależało na tym, żeby Kosteckiego cygana zlikwidować, żeby po prostu przestał mówić, bo mówił właśnie między innymi o działalności braci R. Dokładnie tak. I na koniec jeszcze chciałem namówić Ciebie na drobny coming out, ale taki, który moim zdaniem jest wartościowy i ważny, żeby go wykonywać z jednego powodu. Chciałem wszystkim Państwu polecić zapoznanie się z publikacją Mariusza Gierszewskiego i mojej skromnej osoby na temat pani sędzi Trybunału Stanu, która stała się przedmiotem działań operacyjnych CBA. Od roku ją podsłuchiwano, zajmowano jej różne rzeczy, które należały do niej, czasami tak kuriozalne jak miska, podstawka drewniana na miskę dla psa, a podczas czynności zabezpieczono też psa o imieniu Luis. Nazwaliśmy to, podobno to jest już stare pojęcie, śledztwem trałowym, czyli robimy bardzo szerokie działania, żeby znaleźć cokolwiek. No i CBA też poluje na osoby, które są niewygodne, tak jak tutaj pokazaliśmy przykład Wojciecha J. w ich szeregach, ale robi też takie super trałowe śledztwo, które, znaczy no, to jeszcze nie jest śledztwo, bądźmy precyzyjni, ale super trałowe czynności operacyjne i sprawdzające w stosunku do takich osób, które mogą zagrozić, albo takich osób, które mogą być na tyle słabe, że nie wiem, na przykład coś zeznają, co trzeba i tak dalej. Słyszałem o tym, że wielu parlamentarzystów ma teraz przeprowadzane takie rozszerzone kontrole oświadczeń majątkowych.
i skąd inąd wiem, że wiewiórki, znaczy wiewiórki powiedziały, że także ciebie dotknęła taka poszerzona kontrola i bardzo cię, mimo że się na to nie umawialiśmy, żeby było dla państwa to wszystkich jasne, to chciałbym, żebyś o tym opowiedział, dlatego że mam głębokie przekonanie, że należy ujawniać te sprawy, bo tak zarzuty prokuratorskie stawiane przez prokuratora Zbigniewa Ziobro, jak i rozmaite kontrole wszczynane przez CBA już jakby nie są bardzo często podbudowane jakimikolwiek przesłankami do tego, żeby je wdrażać, czy też jeśli chodzi o zarzuty, mocno te zarzuty są naciągane, co też pokazują decyzje sądów bardzo często. W takich sprawach, o których mówię, nie ma nawet aresztu. Jak to jest z tobą i w jaki sposób wygląda ta kontrola? No ty nie jesteś człowiekiem ani z gumowym kręgosłupem, ani z trzęsącymi się portkami. Dlatego cię chciałem namówić, żebyś też powiedział wszystkim, nie użalając się, tylko żeby też mieli wyobrażenie, no bo pani Iwona Olejnik, o której mówię, czyli sędzia Trybunału Stanu, no miała takie rozmaite pokazówki, ona była szefową między innymi jednego z uzdrowisk, to tam panie pojawiały się z CBA oczywiście z bronią po to, żeby zmienić kwalifikacje, na podstawie której robi się kontrolę, no to były takie ostentacyjne ruchy, które no bardziej wyglądają na jakieś próby wywarcia wpływu na daną osobę niż na jakieś poszukiwanie prawdy. A jak jest u ciebie, Andrzeju? No rzeczywiście od pewnego czasu, od półtora miesiąca jest przeprowadzana kontrola CBA moich oświadczeń majątkowych. Ja się tym specjalnie nie martwię, dlatego że ja absolutnie nie mam nic do ukrycia. Wszystko, co zostało napisane w moich oświadczeniach majątkowych, jest prawdą. Natomiast czy to jest przypadek, czy nie, nie wiem. No, podobno takie rutynowe kontrole się odbywają od zawsze i od kiedy CBA funkcjonuje, to sprawdza poszczególnych posłów. Ja w poprzedniej kadencji, siódmej kadencji, jak byłem posłem, nie miałem takiej kontroli. Może dlatego, że wtedy rządziła Platforma, a może dlatego, że po prostu jestem na odległą literę w alfabecie, na R, a nie na A na przykład, nie wiem, też jestem ciekaw, czy posłowie PiSu mają takie kontrole, czy nie. Nie jest to nic jakoś szczególnie dolegliwego, chociaż wiem z różnych opowieści innych posłów, którzy przechodzili przez te kontrole, no że wiąże się to z pewnym ostracyzmem społecznym, no bo ci agenci jeżdżą po Polsce, zachodzą do różnych instytucji, na przykład do urzędu gminy, gdzie ktoś ma jakieś, nie wiem, nieruchomość i tam wypytują, rozmawiają tak jakby, nie wiem, prowadzili śledztwo dotyczące wielkiej afery przestępczej. No i w związku z tym jedna z posłanek mi opowiadała, że potem jak trafiła do takiego urzędu gminy, no to panie były bardzo takie najeżone i nie chciały w ogóle z nią rozmawiać, bo się bały, że rozmawiają z kimś, kto jest jakimś przestępcą. To ma jakieś znaczenie, ale myślę, że nie aż tak duże, jak byśmy mogli przypuszczać. No, oni też muszą takie rzeczy sprawdzać, więc gdyby założyć, że żyjemy w normalnym państwie, w którym nie steruje się ręcznie prokuraturą i służbami, no to bym w ogóle się nie przejmował tym. Tak? Bym uznał, że jest to rutynowa działalność i tak powinno być. Ale ponieważ żyjemy w państwie PiS, no to, to zawsze trzeba być tutaj bardzo, bardzo wyczulonym i trzeba uważać na tego typu działania, bo mnie nie zastraszą, a być może kogoś innego się uda w ten sposób zastraszyć albo sprowokować do jakichś dziwnych działań. No właśnie, bo chciałem. Tyle. No, ja nie chcę za dużo mówić, bo ja też nie mogę mówić za dużo, tak? To wiesz, to jest nie, zawsze nie tak, że jak idziesz na takie rozmowy, to musisz oczywiście się zobowiązać, że nie będziesz o niczym mówił. No ale między innymi została wezwana na przykład moja małżonka w tej sprawie. I też było pytania do niej mieli funkcjonariusze CBA o różne dziwne rzeczy. Także no tak to wygląda, ale spoko, no niech sobie szukają. Dziwię się, że zajmują się mną, a nie zajmują się na przykład Mateuszem Morawieckim i jego ziemią. No ale powiedzmy, że chyba wszystko jasne, tak?
Mateuszem Morawieckim, Danielem Obajtkiem, którego niektóre parkany są więcej warte niż deklarowane przez niego wartości nieruchomości. Tak. I tak można by mnożyć. Ale moje pytanie do ciebie jest takie. Albo pewnej znanej dżentelmence, która zakupiła apartament za jakieś gigantyczne pieniądze i bardzo szybko ten kredyt spłaciła z niewiadomych pieniędzy, prawda? To takie są ciekawe przypadki. Patrycja Kotecka, żona właśnie. Już wtedy Zbigniewa Ziobry. I tak jakoś się dziwnie złożyło, że tego samego dnia, kiedy Tomasz Piątek opublikował ten niezwykle ciekawy tekst w Gazecie Wyborczej, wiatr historii podwiał poły marynarki Zbigniewa Ziobry, który pokazał, klamkę. Że ma pistolet i ma. No i o tym tylko rozmawiano. Ale ja wracam jeszcze tylko do tego pytania, bo mnie zastanawia taki problem, który napotykam w komunikacji z CBA, bo ja wysłałem pytania odnośnie tego, jakie są teraz wdrażane kontrole. To trzeba robić też formalnie, to nie jest tak, że można sobie z kapelusza, jest określony zapis w ustawie. I dlaczego wracam do tego? Bo ja znam przypadki osób, co do naprawdę, przynajmniej co do jednej, mógłbym parę palców postawić, że jest absolutnie uczciwą osobą, które mają już zakończone te kontrole, ale tak mocno to odchorowały, że prosiły mnie, żebym o tym nie informował w ogóle opinii publicznej i akurat w tym wypadku wyjątkowo uważam, że mogę sobie to darować, a naprawdę jest to wyjątkowy przypadek, ale czy nie byłoby prościej, żebyśmy wyszli z takiego myślenia, czy też przeciwstawili się właśnie takiemu działaniu służb kontrolowanych przez PiS, które powtarzają się, są bardzo szerokie, trałowe, a jednak ludzie jeszcze nie mają takiego przekonania, a warto, żeby mieli, że nie trzeba mieć tak naprawdę żadnych podstaw i według własnego widzimisię, oczywiście formalnie, ale według własnego widzimisię przekonania, można każdemu zrobić kontrolę, każdemu wszcząć śledztwo, to jest zupełnie oczywiste, a nawet niestety każdemu postawić zarzuty, a nuż się uda w sądzie. Nie uważasz, że te kontrole powinny być wszystkie jawne i czy ty na przykład byś namawiał swoich kolegów, koleżanki w parlamencie, żeby się nie wali, żeby mówili uczciwie, bo to, że ja się dowiaduję akurat o różnych osobach, oczywiście to może być atrakcyjnym newsem, ale ponieważ ja wiem, jakie są tendencje i obowiązujące obyczaje w CBA, to nie uważam, że to jest żaden specjalny news albo żaden specjalny fakt, który warto odnotować, chyba że mam przekonanie, że jest to albo umocowany na jakichś faktach, które warto sprawdzić, albo jest to ewidentnie takie śledztwo trałowe, jak na przykład w przypadku pani sędzi Trybunału Stanu. Jakie jest twoje stanowisko? Czy posłowie i posłanki powinni o tym informować? Czy to jest prywatna sprawa? Bo wydaje mi się, że tak, ja generalnie jestem zwolennikiem jawności i uważam, że to wszystko powinno być jawne i łatwiej by się wtedy też tym kontrolowanym żyło, ale to ty jesteś w parlamencie, więc ciebie pytam. Zastanawiałem się, wiesz, nad tym i z jednej strony oczywiście masz rację i to powinno być nagłaśniane i powinniśmy o tym informować. Z drugiej strony, wiesz, jak działają pisowcy i pisowskie media, tak? Ukradł, nie ukradł, winny, niewinny, ale zawsze już jakąś łatkę można doczepić i zawsze można kogoś opluć. Ja wiem, o kim mówiłeś wcześniej, o tej osobie, która tak to ciężko odchorowała. Też uważam, że jest to absolutnie osoba o krystaliczna postać i też zauważyłem, jak ciężko to odchorowała i bo to nie jest przyjemne, kiedy ktoś ci grzebie w twoim prywatnym życiu, we wszystkich twoich sprawach i ze wszystkiego się musisz tłumaczyć. Nie wiem, ja jedyny problem, jaki z tym mam, bo ja naprawdę uważam, służby mają prawo i nawet mnie podsłuchiwać, jeżeli mają taką potrzebę, bo jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i mam dostęp do wielu informacji, które mogą być dla kogoś wrażliwe. Ale mnie zawsze niepokoi to, że widzę te działania wobec siebie czy wobec innych moich przyjaciół z opozycji, a absolutnie nie widzę takich działań wobec nikogo z rządu. I ta wybiórczość postępowania, brak reakcji na takie naprawdę rzeczy oczywiste, jak ta ziemia Mateusza Morawieckiego, to są rzeczy, które dzień po ukazaniu się tej informacji
w CBA powinno być wszczęte postępowanie, a opinia publiczna powinna być regularnie informowana o tym, co w tej sprawie się dzieje. Tymczasem nic, tak? Kwestia Obajtka to samo. No, to naprawdę nie są rzeczy, wobec których można przychodzić tak swobodnie. I no, jak to wytłumaczyć, tak? Że co, tak zajęci są, zarobieni są po łokcie, że mają czas się zajmować Rozenkiem i tą osobą, o której mówiłeś, i pewnie jeszcze wieloma posłami opozycji, a nie mają czasu zerknąć na te grunty Morawieckiego? To jest niepoważne po prostu. I to świadczy o tym, że ta służba przestała być służbą państwową, stała się służbą polityczną. I tu tylko mam jedną taką refleksję. Reszta to, wiesz, ja ani nie mam powodu się skarżyć, ani użalać. Było bardzo miło, bo zostałem przyjęty, sympatyczni dwaj panowie. Pogadaliśmy sobie, nawet pożartowaliśmy. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale... No co z resztą, tak? Co z tymi rzeczami, o których huczą media? No mamy orgię afer, tak? Codziennie jakaś afera. Codziennie słyszymy o tym, że w NCBR ukradli, tu ukradli, tam sprzeniewierzyli i co? I chyba może więcej ludzi trzeba zatrudnić w tym CBA. No to fajnie, bo właśnie to jest moje ostatnie pytanie, skoro już to zacząłeś. Na pewno trzeba zatrudnić więcej ludzi i to trzeba zatrudnić więcej ludzi w niejednej służbie, ponieważ chciałem Ciebie poprosić o ocenę tej sytuacji, a nawet zachęcić do tego, żebyś mówił o tym wszędzie, gdzie się da. Mamy wojnę za granicą, a tymczasem odwołanie szefa agencji wywiadu, odejście szefa służby kontrwywiadu wojskowego, notabene złoty spadochron zawiózł go prosto do KGHM-u, co też ujawniałem. Mamy 13 tysięcy wakatów w policji, taka elementarna służba, ale bardzo ważna i nie należy tego bagatelizować. Mamy po 200 mniej więcej, później będę podawał konkretne statystyki, bo to jest druga część mojego programu, 200 odejść z TBA. Tak samo mówiło się o ABW. Jak to świadczy o naszym bezpieczeństwie? I jeszcze dodajmy do tego, mamy takie sytuacje, że kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli nie są wpuszczani na przykład do Orlenu na kontrolę. No to wszystko pokazuje, że państwo jest z tektury, że to, co powinno decydować o naszym bezpieczeństwie, czyli zaangażowanie odpowiednio wykwalifikowanych służb, które pilnują interesu państwa i pilnują, żeby różnego rodzaju grupy przestępcze i mafie nie oplatały tego państwa, raczej nie istnieje, raczej nie funkcjonuje. Raczej bym powiedział, że mamy do czynienia z atrapami służb lub ze służbami, które działają szczątkowo, no bo nie można odmówić wszystkim ludziom, którzy służą Polsce, że się na tym nie znają, czy nie potrafią wykonywać swojej pracy. Na pewno są i tacy, którzy bardzo dużo dobrego robią, tylko że giną po prostu w tym tłumie karierowiczów i w tłumie ludzi, którzy zajmują się kompletnie nie tym, czym powinni się zajmować. I no tak to wygląda. No, ale czy z ręką na sercu możemy powiedzieć, że kiedykolwiek było w tym zakresie idealnie i dobrze? No ja bym powiedział, że raczej nie i że słabością polskiego państwa od 90. lat są nasze służby, że na pewno fatalne są wszystkie te decyzje, które powodują takie masowe odejścia ze służb czy też z dyplomacji. Niektóre z nich powodowane jakąś zemstą polityczną na ludziach z poprzedniego systemu na przykład, z czym ja też walczę i uważam, że to jest skandal, że nie wykorzystujemy świetnych fachowców tylko dlatego, że zaczynali służbę przed 90. rokiem. To jest po prostu jakaś paranoja i obsesja. Nie mając lepszych, ani nawet nie mając lepszych, tak? No bo ja rozumiem, przychodzi młoda gwardia, lepsi, świetnie wykształceni na Zachodzie, zdobyli tam markę, no to oczywiście lepiej wymieniać, ale jak się nie ma, co się lubi, co się ma, tak? A tutaj wyraźnie ktoś postanowił, że lepiej w ogóle nic nie mieć, niż mieć tych dobrych funkcjonariuszy z dawnych czasów. No i tak to się jakoś turla. Państwo pozbawione wywiadu i kontrwywiadu, a przypomnę, pierwszym, który oślepił i ogłuszył naszą armię, był Antoni Macierewicz, który zlikwidował wywiad i kontrwywiad wojskowy, a w to miejsce wprowadzono ludzi po 17-dniowych kursach w lesie, czyli w tej szkole wywiadu, tak, 17 dni. Wiesz, co można w 17 dni?
czego można nauczyć takiego człowieka. No i oni po 17 dniach tworzyli kadrę służby kontrwywiadu wojskowego i zajmowali się łapaniem tych wszystkich ludzi, którzy chcieli szpiegować nasze wojsko i nasz przemysł obronny. No po prostu ręce opadają. No więc no, w takim państwie żyjemy. Mamy za wschodnią granicą wojnę, to jeszcze, że tak powiem, włos się jeży bardziej na głowie. No i co mam ci powiedzieć? No, nie jest dobrze, tak? Generalnie nie jest za wesoło. Na szczęście są Amerykanie, którzy zdaje się od czasu do czasu podpowiadają naszym, pokazując palcem, o zobaczcie tutaj, ktoś kamerki przy torach rozstawił, to może tak byście zdjęli te kamery, bo to chyba źle tak, że wszystko wiedzą, kto tymi torami jedzie i dokąd. No więc wtedy nasi dzielni chłopcy wkraczają i mają sukces. No bo co by nie powiedzieć o Amerykanach, to służby mają na najwyższym poziomie. No tak, ale też to jakby dla państwa suwerennego no nie jest, powiedzmy, możemy lubić bardziej Amerykanów niż Rosjan, a nawet dużo bardziej, ale to jest nasze państwo i taka sytuacja próżni, gdzie Amerykanie pokazują palcem, a potem jeszcze ktoś za tym palcem idzie, przyznasz, nie jest chyba taką i takie kuriozalne sytuacje, że na przykład Zełenski przejeżdża przez Polskę i służby nasze o tym na wszelki wypadek nic nie wiedzą, bo to przepraszam, bo... A Mariusz Gierczewski, który informuje o tym opinię publiczną, teraz jest na celowniku Świrskiego, czyli pana z Krypto. No cóż, to w pewnych okolicznościach i towarzystwach nawet powód do dumy. Reset obywatelski.